Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. I spójrzcie, już jesteśmy na lotnisku. Po odprawie siedzimy teraz i uzupełniamy, wiecie, to czego potrzebujemy. Idziemy zaraz kupić wodę i tak dalej. Mamy trochę czasu, więc tutaj torby, chłopcy. Musimy sobie poczekać, aż nam otworzą bramkę. A jeszcze mamy ponad 2 godziny na to. Byliśmy wcześniej, na dole jest faktycznie pełno ludzi. Odprawa poszła bardzo szybko przez te security gates. Póki co nie idzie. So far, so good. Wyzywające. Jest to wyzwanie, o co mi chodziło, nie wiem czy wyzywające to jest poprawne określenie, żeby wybrać się właśnie z dziećmi samej, ale powiedziałam mojej córce starszej, żeby mi nie pomogła, patrzcie. Powiedziałam mojej starszej córce, żeby mi nie pomagała nosić tych toreb, żebym zobaczyła jak to jest, ewentualnie mogła coś poprawić. No i na pewno wiem, że gdzieś tak z połowy rzeczy wyślę z powrotem w paczce, bo nie będzie mi zależało już na czasie. Po prostu wyślę sobie połowę tych ubrań, czy nawet ile się da z powrotem, bo w domu mamy ubrania, także no, także powiedziałam, nie zależy mi na czasie, żeby to wróciło szybko. Nie będę musiała tego wszystkiego nosić. Postaram się spakować takie małe plecaczki dla chłopaków, żeby sobie sami nosili, żebym miała o tyle mniej toreb. Jakoś damy radę, póki co idzie. Dzieci sobie wszystkie siedzą tam. Razem zostawiam ich na krzesełkach, potem muszą sobie poszukać widoku. Także tam za mną widać lotnisko. Jeszcze mamy godzinę do tego, żeby nam otworzyli bramki. Mała póki co siedzi sobie bardzo grzecznie, nie chce tego zapraszać. Chłopcy siedzą sobie na tablecie w tej chwili, Kora sobie siedzi ze słuchawkami na uszach. Także czekamy. Jeszcze na dole, jak weszliśmy na lotnisko, do tej odprawy głównej z tymi dużymi bagażami było pełno ludzi. Jak to zobaczyłam, to po prostu się przeraziłam. I dlatego właśnie nie chciałam w niej stać. Chciałam za wszelką cenę tego uniknąć. Jakbym wzięła foteliki albo dużą torbę, no to musiałam tam stać. A tak z podręcznymi bagażami udało nam się przemknąć szybko przez odprawę bez żadnych problemów. Już jesteśmy w Berlinie i powiem wam, że lotnisko jest gigantyczne, jest dużo większe niż pamiętałam, rozrosło się od tamtej pory i ja po prostu kosmos, jak się go nie zna, to nie wiadomo gdzie iść. Już wcześniej było ciężko, a teraz to już jest masakra. Teraz czekamy na naszego znajomego, żeby nas odwiózł do domu, ale chyba już właśnie podjeżdża.
Słuchajcie, my jesteśmy już w Dębnie. Pogoda jest przewspaniała, jest tak, tak jest przyjemnie tutaj, ale brakowało mi tego, nawet nie wiedziałam jak bardzo. Zapach lipy wszędzie, ciepło, taki spokój, taka przyjemność, takie wiecie jak macie nową piżamę albo nowy kapcie, to tak, tak jest Dębno właśnie. Jest tak przyjemnie. Podróż była w porządku. Jeśli chodzi o te torby, dajcie spokój, katastrofa. Nie bierzcie tyle toreb, Jezus Maria. Naprawdę, albo ta paczka, lepiej byłoby mi wysłać tą paczkę wcześniej, jakbym pomyślała, albo po prostu, nie wiem, może nawet i nadać bagaż, nie wiem, po prostu to był kosmos, to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne, żeby nieść tyle paczek, jeszcze mało. Po prostu nawet jak są lekkie bagaże, to po jakimś czasie to się robi strasznie, strasznie ciężkie, mam ramiona mam przetarte z dwóch stron, ale podróż z Berlina do Dębna było w porządku, mój kolega nas zawiózł ze szkoły, przywiózł, odwiezie nas też. I mała spała w samolocie, zasnęła przy lądowaniu i przy starcie, także tak jakby ciśnienie po prostu wyprowadziło ją zupełnie. Ale jak była obudzona, to była szczęśliwa, także wszystko dało się ogarnąć ładnie. Podróż spokojnie, tylko długa. No to wiecie jak to jest, trochę męcząca. Dzięki za oglądanie i do następnego.